Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ 4. No już na nowej wersji 1.8.0, z której może i nagram osobny odcinek, ale póki co to zapraszam was do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji oraz do wpadnięcia na mojego Discorda. Wszystko macie oczywiście w opisie, blablabla. Albo nie będę nagrywał tam tego odcinka. Nie wiem, zobaczymy. Ale jedyne co się zmieniło, to to, co tu mamy tutaj WR. Okazuje nam rekord, można powiedzieć globalny, jakie są na danych skoczniach. No i głównie chodzi tutaj o online, że skocznie te nowe zostały właśnie dodane do online, więc zobaczymy, może się spróbuję w online choć. Ja się nie czuję na siłach tak. Dobra, Dominik Peter. Rozpoczynamy Puchar Świata. Drugi konkurs Wingen. No i dobra, rusza nam tutaj Dominik Peter. Rozpoczyna niespokojny ten lot. 139 metrów, pomimo tego to jest daleki skok. I Bor Pawlowczyk z numerem drugim. No nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o dwa od poprzedniego konkursu, więc tutaj Bor Pawlowczyk również daleki skok. No ale ta jasno-niebieska linia jeszcze daleko przed nami, 142,5. Następny jest Czesmir Koziszek. Oj, Czesmir raczej tyle już nie skoczy, choć też ciągnął ten skok do samego końca. 143 metry, drugie miejsce rozdziela Pawlowczyka i Petera. No i Casey Larson. Wiaterek, jak widzimy, nie jest sprzyjający, co może powodować, że będziemy oglądać dzisiaj różne skoki. No, Casey Larson chyba na lidera. Tak jest, 141, nota ta sama co Bora Pawlowczyka. Oj, zobaczcie, muszę słuchawkę jedną zdjąć na chwilę. Dobra, już. Wojtek Sztursa. Reprezentant Czech, oczywiście. No, ale to chyba będzie jeden z najkrótszych na razie skoków, które widzieliśmy. Tak jest. To był krótszy skok. 136,5 metra. Daje mu to w tej chwili ostatnie miejsce. No, ale tak jak mówiłem, był to najkrótszy skok, więc nie ma co się dziwić. Roman Trofimow, ładne wyjście z progu. Czy dociągnie jeszcze? No, starał się na prowadzenie. Ale jest czwarte miejsce, 142,5 metra. No brakło tutaj troszkę do pierwszego miejsca. Jewgeni Klimow z siódmym numerem startowym. No i on chyba drugi konkurs również nie będzie miał zbytnio udanego. Choć ten! No wydawał mi się ten skok o wiele lepszy. Trzecie miejsce, proszę bardzo, więc mimo że spóźnił to wyjście z progu, to udało mu się sporą odległość tutaj osiągnąć. Peter Prejuc. Peter Prejuc. No nie, bo próbował się położyć na narty, no ale 140,5 to jest za krótko na chwilę obecną. Szóste miejsce Petera. Junshiro Kobayashi. No nadal jego problemy. To jest po prostu wyjście z progu, pozycja dojazdowa. No i nadal te problemy są. Siódme miejsce. Witalij Kalinijczenko. Ja już po prostu dzisiaj nagrywam, nie wiem, który odcinek z Deluxa. I zaczynam ziewać już powoli, więc jestem chyba zmęczony. Witalij Kalinijczenko. No skoczył dalej niż w poprzednim konkursie, ale to jest 140,5. Daje to szóste miejsce. Jak widać, trzeba o wiele dalej skakać. Matthew Sukup. No Matthew Sukup ładnie tutaj poleciał wysokim torem lotu i 143 metry daje mu w tej chwili prowadzenie. Brawo dla Kanadyjczyka. Znowu objawia się w nim talent wielki. No i Daiki Ito. Oj nie, tutaj widać, że już chyba zbliża się ku chyłkowi już kariery Daiki Ito. Te jego skoki są coraz gorsze i w tej chwili ostatnie miejsce dla Japończyka. Filip Aschenwald, no też niestety Austriak, to nie jest jego sezon.
choć na początku wydawało się, że to on będzie tą reprezentację ciągnął, ale no, w późniejszym etapie okazało się inaczej. Teraz siódme miejsce, 141 metrów. No to nie był zły skok, ale wiemy, że trzeba skakać tutaj dalej. Konstantin Schmidt. Na razie najgorszy z Niemców, jeżeli chodzi o klasyfikację. No i na raczej się nic nie zmieni po tym konkursie. Na razie 11 miejsce Niemca. No i Gregor Deschwanden. Bardzo dobry konkurs ostatni. Co dało mu spory zastrzyk punktów, ale niestety wczoraj to było wczoraj. Dzisiaj jest dzisiaj. Dzisiaj totalnie nieudane wyjście z progu. Nie wiem, czemu tak wysokie noty otrzymał, ale ostatnie miejsce dla niego pewne. Jan Herl. Wczoraj bez punktów. Zobaczymy, co dzisiaj pokaże nam młody Austriak. Jan Herl. Podobnie jak Aschenwald. Miejsce dziewiąte jednak, więc siódmy, dziewiąty. No blisko siebie są Austriacy. Aleksander zniszczył pierwszy z biało-czerwonych, więc popatrzmy. Olek zniszczył, wyglądało to obiecująco po wyjściu z progu. Jest daleki skokolka! Więc już jest dobrze od początku. 143,5 daje to drugi wynik, tylko za Matthew Sukupem. No i 1/10 punktu nie zapominajmy, więc bardzo ciasno. Piotr Żyła. No Piotrek. Czas się wziąć w garść w końcu, choć ta skocznia, nie wiem, coś u ciebie powoduje, że niezbyt daleko skaczesz. I znowu 14 miejsce Piotrka. Dzisiaj będzie ciężej z awansem. No i Daniel Andretande. Ma już w tym sezonie zwycięstwo, ale teraz trzeba zacząć równiej skakać. Tu nie chodzi, żeby wygrywać raz w sezonie, ale żeby być powtarzalnym. Teraz proszę bardzo, 144,5. Norwega i prowadzenie zdecydowane. Brawo, o takie właśnie skoki chodzi. Władimir Zograwski. Oj, Władimir troszkę niespokojnie zaczął ten lot, ale daleko, brawo. 10 miejsce, 141 metrów. No, wydawało się, że ten skok był jeszcze dalszy, ale to tylko nasze złudzenie. Daniel Huber. Też tak na granicy, 12 miejsce, 139,5. No i tuż przed Herlem wylądował Austriak. No i następny Austriak, Stefan Kraft. No, dużo Austriaków teraz oglądamy. Zobaczymy, co pokaże Stefan Kraft. Kraft. No, na razie chyba najlepiej z Austriaków. 142 metry, 9 miejsce tuż przed Aschenwaldem, który spadł na 10 miejsce, więc nieźle. Robin Pedersen. No, to nie jest już turniej czterech skoczni, gdzie tak naprawdę on był tym najlepszym z Norwegów. Ale tutaj też dobrze skacze Pedersen. Szóste miejsce, 142 metry, brawo, więc na razie Tande i Pedersen bardzo dobrze. Na a jakiej strony pokaże się Schlierenzauer, kolejny z Austriaków. No, Schlierenzauer, upadek, niestety, 144 metry, świetna odległość, ale upadł. I przedostatnie miejsca, jajaj, szkoda wielka, bo naprawdę skok udany. Markus Eisenbichler. Markus jakby to wyjście z progu spóźnił, też mi się tak wydawało od początku. I 17 miejsce Markusa, bardzo słaby skok niestety. No, już się wydawało, że ta skocznia jakoś mu podpasowała. Angela Niszek, to jest dopiero cień skoczka z początku sezonu. Może taki jeden konkurs mu się powiedzie i od razu zacznie skakać. Oby! Na razie drugie miejsce, 143 metry razem ze Sukupem. Ta sama nota, 141,4. Olek spadł na czwarte miejsce. No i skacze Polak, Stefan Hula. No, wczoraj mu się nie wiodło tutaj za dobrze. Jak będzie dzisiaj? Oj, dzisiaj zdecydowanie lepiej. Piękne lądowanie telemarkiem. Wysokie oceny i wpada na drugie miejsce. No, ze stratą 2,4 punkta do właśnie Tandego. Halvor Egner Granerud. Mocny jest Granerud, to wiemy.
Ale u niego się toczy bój w głowie póki co. I daleki skok Graneruda. No, Norwezy dzisiaj w świetnej dyspozycji. 146,5. No i o 1,6 przed Tande. Ależ Norwegia ma tutaj potencjał wielki. Maciej Kot. Maciek, było dobrze wczoraj. Jak będzie dzisiaj, też będzie dobry wynik. Na razie 13 miejsce, 142 metry. No, bardzo wysoki poziom konkursu jest, to trzeba przyznać. No i 30 numerem skacze Severin Freund. Oj, oj, Freund, no zdecydowanie już by chciał chyba zapomnieć o tym weekendzie. Nie idzie mu to za dobrze. 21 miejsce, na chwilę obecną bardzo słaby wynik Niemca. No i Yukiya Sato. Yukiya, będzie dobry skok, Yuki, będzie daleko, brawo. 143,5 metra, trzecia nota na chwilę obecną, 1/10 przed Stefanem Hulą. No i Dawid Kubacki, no jak najdalej Dawid poprosimy. No ale Dawid spóźnia wyjście z progu, nie uciągnie tyle, nie ma szans nawet. 28 miejsce Dawida, bardzo słaby wynik. No i czekamy, co zrobi Arti Aigro. No troszkę zawiódł w drugiej serii wczoraj, nie oszukujmy się, ale od takiego skoczka już wymagamy jednak stabilności. No i pierwsza seria, 142 metry, bardzo poprawny skok, 14 miejsce razem ze Stefanem Kraftem i Maciejem Kotem. No a jak skoczy Simon Amman? To jest też zawsze wielka zagadka. Nigdy nie wiadomo, ile może przywalić, i upadek przywalił tym razem, 142,5, ale upadł, 33 miejsce dopiero, więc no słabiutko. Marius Lindvik, reprezentant Norwegii. Oj, 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 Lindvik spóźnia wyjście z progu, coś ta skocznia tu mu się nie wiedzie i po raz kolejny Lindvik, 25 miejsce, no cieńko to widzę. Keiichi Sato. Oj, oj, Keiichi Sato też jakby tutaj popełnił błąd na progu, ale uciągnął 17 miejsce Japończyka razem z Filipem Aschenwaldem. No i Timmy Zajc. Bardzo dobry konkurs był wczoraj. W drugiej serii mocny awans w górę, więc dzisiaj jak będzie? Czy w pierwszej serii już będzie chciał przeatakować? Oj tak, pierwsza seria. Już jest atak, 144 metry, trzecie miejsce dla Słoweńca, brawo. No i Karl Geiger. No na pewno chciałby dalej skakać, to jest pewne, ale czy jest w stanie się odblokować psychicznie? No to był bardzo dobry skok. Szóste miejsce Geigera, więc tutaj on, widać, że tutaj stabilizuje się powoli. Michael Heibeck za to spada coraz to niżej w klasyfikacji. No i dzisiaj czy będzie jakiś awans w jego wykonaniu? No tak na granicy myślę. 22 miejsce na razie. Oj, będzie ciężko Heibeckowi. Zdecydowanie ciężko, no ale zostało jeszcze 11. Andreas Wellinger między innymi. Zwycięzca z wczorajszego konkursu. Jak dzisiaj się pokaże Wellinger? No na razie nie będzie prowadził. Będzie 15 miejsce dopiero. 142,5, ale wiemy, że on lubi atakować, więc no... Nie patrzyłbym na to, że jest daleko. Klemens Murańka. My się skupmy teraz na polskim skoczku, żeby było jak najlepiej, jak się da. No i też jest bardzo podobnie do Wellingera. 14 miejsce mimo wszystko udało się przed nim, więc tutaj niezagrożona pozycja na Zieklinka. Ryoyu Kobayashi. Ryoyu Kobayashi spóźnił. No i niestety 36 miejsce Kobayashiego, eliminuje go z drugiej serii. Robert Johansson. Świetnie na razie Norwezy, czy dołączy do swoich kolegów? No nie będzie tak wysoko. 16 miejsce Johanssona, ale przede wszystkim jest z drugiej serii, więc będzie mógł się bić. Martin Hamann.
czym jak reszta Niemców, Pius Paszke i Hamann, bo oni są największą zagadką w tej chwili. Hamann, no jakby się wypalił nam w turnieju już, no. 22 miejsce Hamana, więc w drugiej serii go obejrzymy, ale no to nie będzie jakaś pozycja ciekawa. Mackenzie Boyd Klaus. Mackenzie, daleko. Ale 26 miejsce. Jezusie, ile tu trzeba skakać teraz, to jest niebotyczne wręcz. No zostało jeszcze, nie zapominajmy, 5. Najpierw Jakub Wolny. No Jakub, po awans chociaż dzisiaj trzeba skoczyć. No awans będzie i będzie to dobra pozycja. 12 miejsce na chwilę obecną. Jest blisko 10, bardzo blisko. Kamil Stoch, no Kamil, świetny występ wczoraj. Pokaż nam klasę i dzisiaj. Ładnie Kamil, ładnie ułożony, dobre noty. 7 miejsce Kamila Stocha razem z Matthew Sukupem i Angela Niszkiem, więc brawo Kamil. To był taki skok, który no jest szansa na atak drugiej serii. Pius Paszke. Oj, Pius Paszke się nam obudził. I drugie miejsce, 146,4, tylko 0,3 zagrane Rudem, rozdzielił tą batalię norweską. I teraz co zrobi Wiktor Polaszek? Wiemy, że on też musi daleko skoczyć, jeżeli chce się liczyć, ale dzisiaj chyba go nie zobaczymy nawet w drugiej serii. To będzie ciężkie, nie będzie go w drugiej serii, więc Polaszek straci dzisiaj sporo. 42 miejsce, no i został ostatni. Tilen Bartol. Co ten Słoweniec jest w stanie tutaj osiągnąć w pierwszej serii? Zobaczymy, czy będzie awans w ogóle. Będzie. Będzie i będzie wysoko. 7 miejsce Bartola, więc można powiedzieć, nie zawiedli faworyci. Po pierwszej serii mimo wszystko prowadzi Halvor Egner Granerud, ale za jego plecami już się czai Pius Paszke, 30. Na 3. miejscu Daniel Andre Tande, 4. Timi Zajc, 5. Yuki Yasato, 6. Stefan Hula, 7. Tilen Bartol, 8. Karl Geiger, 9. Matthew Sukup, Angela Niszek i Kamil Stoch. Dalej Polacy, 12. Aleksander Zniszczoł, 15. Jakub Wolny, 18. Klemens Murańka, 23. Maciej Kot. No i to by było na tyle. Niestety w drugiej serii nie obejrzymy Piotra Żyły, który jest 41, no i 45 Dawid Kubacki. Czekamy zatem na drugą serię. No a w tej drugiej serii obejrzymy jeszcze Schlierenzauera i Ammana, ale czy to będą chociaż po punkcie? W to bym bardzo wątpił. Popatrzmy, co zrobią i Amman, i Schlierenzauer, bo to jest ciekawa batalia. Zobaczymy, Amman pierwszy, uwaga, Simon, Amman daleko i znowu upadł, 144 z upadkiem, no chyba Amman nie będzie z tego weekendu dobrze wspominał. Gregor Schlierenzauer. Oj, Schlierenzauer popełnił błąd przy wyjściu z progu, już on o tym wie. No i teraz 138,5, takie zachowawcze powiedziałbym chyba bardziej, ale tam był błąd na progu. To trzeba powiedzieć sobie. Michael Hajbek rozpoczyna teraz tą 30. Oj, też to wyjście z progu Hajbeka pozostawia wiele do życzenia. No ale 141,5 ponownie osiągnął i prowadzi jak na razie. Jak odpowie mu Mackenzie Boyd Klaus? Oj, nie, chyba nie odpowie mu za bardzo. Choć powinno być prowadzenie Mackenziego. 143 jest liderem jak na razie i teraz będzie patrzył, co się będzie działo przed nim. Władimir Zograwski, 29 miejsce. Oj, Włodek chyba idzie na lidera póki co. Oj, tak, zdecydowany lider konkursu w drugiej serii. 145 metrów najdalej, no brawo. Filip Aschenwald jest 26 po pierwszej serii. Czy odda drugi równy skok? No można powiedzieć, oddał dwa równe skoki. 141, czwarte miejsce za Hajbekiem ląduje, 30 punktu. No i na razie musi czekać, czy chociaż jeden punkt zdobędzie. Keiichi Sato.
Japończyk też można powiedzieć sobie szczerze, no troszkę ta jego pozycja nie jest zbyt wysoka, ale ten skok dobry, będzie drugie miejsce, 144 metry. Słowak dał nawet 20, no ale nie można było się przyczepić, lądowanie piękne, lot także spokojny. No i Martin Hamann. No Hamann ostatnio jak punktuje to tylko w takich mniejszych już naprawdę konkursach, no i ten skok daje mu w tej chwili piąty wynik, za Heibeckiem jeszcze ląduje, więc 1/10 punktu, 2/10 przed Aschenwaldem. No i Stefan Kraft, 142 było w pierwszej. Czy jest w stanie tutaj w ogóle Kraft dolecieć do... No do Zagrawskiego nie doleciał, jeszcze upadł, 144, siódme miejsce, więc Aschenwald na razie z punktem, no a Kraft czeka, jak się sytuacja potoczy. Maciej Kot. No tam naprawdę jest ciężko wylądować widocznie, bo wielu skoczków upada. Maciej Kot daleko, 145. No i nowy lider konkursu. Bardzo dobrze, Maciek. Tak właśnie trzeba skakać. Arti Aigro. Arti Aigro, Arti Aigro daleko, ale chyba nie na lidera. Trzecie miejsce, jeszcze przegrywa z Zograskim, 20, więc tutaj bardzo bliziutko wszyscy ze sobą. Roman Trofimow, 21 po pierwszej serii. No zobaczymy, czy powtórzy rezultat z pierwszej serii, to jest pytanie. Za 100 punktów. Oj, ładny ten skok, powinny być wysokie noty jeszcze, są. I czwarte miejsce dla Trofimowa. Więc nawet mu wyszły te skoki dzisiaj. Andreas Wellinger, zwycięzca z wczoraj. Czy przyatakuje w drugiej serii? No bardzo chce i wylądował to w dobrym stylu, więc obejmie prowadzenie 285,4. Zobaczymy jak długo, czy Robert Johansson go przeskoczy. Chyba nie. Choć Norwek nie. Myślę, że piąte, siódme nawet miejsce dopiero Johanssona, więc tutaj sporo dzisiaj Johansson straci. Czesmir Koziszek. 18 po pierwszej serii, no i powiem wam, że jest dla niego szansa na dobre punkty dzisiaj, tylko trzeba dobrze skoczyć. No, nie najgorszy ten skok był. Ósme miejsce, coś tam z punktów osiągnie, ale wiadomo, nie będzie jakiegoś szału. No i następny jest Klemens Murańka. Klimek, nie wyglądało to po wyjściu z progu za dobrze. No i ostatecznie nie będzie wysoko. Szóste miejsce Klimka. Trójka się utrzymuje. Wellinger, Kot, Zograski. Więc no, ta trójka się nie zmienia. Jewgeni Klimow, 17. Dawno, można powiedzieć, nie był na dobrej pozycji. No i chyba... dzisiaj również nie będzie, bo ten skok spóźniony, oceny dobre, dziewiąte miejsce Klimowa. No tam jakieś punkty będą, ale bez szału. Robin Pedersen. No Norwedzy czekają na tą batalię na samym zakończeniu. Zobaczymy co pokaże Pedersen, czy będzie się tu chciał bić o prowadzenie. Na razie raczej nie. Trzecie miejsce, nie wygrał z Maćkiem, więc Wellinger, Kot, Pedersen, pierwsza trójka. No i biało-czerwony Jakub Wolny. Zobaczymy, czy uda się Jakubowi tutaj objąć prowadzenie. Właśnie, bardzo byśmy tego chcieli, ale nie wiem, czy on jest w takiej dyspozycji, żeby móc tyle skakać. No nie. Ostatnio spadek nieco formy. 142,5 w drugiej, siódme miejsce razem z Klemensem Murańką. No i Bor Pawlowcic. Znowu jest bardzo wysoko Bor, więc jakby zwyżka u niego formy zdecydowana się objawiła. Zobaczymy, co tu w drugiej serii nam pokaże. Daleki skok Bor Pawlowcic. Szóste miejsce mimo wszystko jest, więc piątka bez zmian. Wellinger nadal jest liderem, no. Casey Larson. On 13 miejsce zajmował. I zobaczymy, jak tej drugiej serii się odpali. Casey Larson, daleki skok, ale czy na lidera? Na drugie miejsce, 1/10 punktu przed Maćkiem Kotem, ale brawa dla Larsona za dobre dwa skoki dzisiaj. Aleksander zniszczył, no i znowu Polak. No i się Polacy w większej liczbie w drugiej serii, co na pewno od razu widać. No ale Olek na prowadzenie nie skoczy. Miejsce 12, ojojoj, spory spadek.
No ale tu straty były niewielkie. Matthew Sukup, 9. No za chwilę Kamila będziemy oglądać, więc no zbliżamy się już do tych najlepszych. Tutaj w tej dziesiątce będzie batalia o zwycięstwo. Matthew Sukup na pewno nie walczy o zwycięstwo. 13. miejsce Kanadyjczyka. Bardzo dobry występ będzie dla niego. No i Angel Aniszek. Jakby się przebudzał Angel Aniszek. No w pierwszej serii były przebłyski dobrego skoku. W drugiej już nie ma tych przebłysków. Choć 141 metrów to nie jest zły skok. Ale 15. miejsce no znowu spada daleko nam. Kamil Stoch. Czy pokona dzisiaj Wellingera? To jest pytanie. Chyba nie, trochę szarpnięte to wyjście z progu Kamila. No i nie wygra na pewno z Wellingerem. 4. miejsce, jeszcze przegrał z Maćkiem Kotem. Razem na 4. miejscu z Pedersenem. No ale kolejny dobry występ będzie Kamila. Carl Geiger. No czy wbije się do tej dziesiątki Pucharu Świata właśnie po tym konkursie? To się zaraz okaże, czy wyprzedzi Wellingera. No bardzo ciasno tam będzie prowadzenie, 0,2 punktu przed Wellingerem Geiger, więc dwóch Niemców na czele, a teraz skacze Thielen Bartol, lider Pucharu Świata, nie zapominajmy. O, jakby tutaj spóźnił to wyjście z progu Bartol, ale dociągnął mocno i spadł na 15. miejsce, dzięki notom. Więc niestety tutaj jest przegrany znowu Bartol, znowu straci punkty. No i zobaczymy, jak to pod koniec ostatecznie wyjdzie. Stefan Hula. Stefan Hula. No starał się jak najdalej. Ostatecznie 7. miejsce za Kamilem Stochem jeszcze. Stefan Hula wylądował. Maciek Kot 4. No i Yukiya Sato. Co nam pokaże Japończyk? Też oczywiście w drugiej serii gorszy ten skok będzie. Oj, 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 to mocno gorszy. 21. miejsce dopiero Yukiya Sato, więc mocno spadnie w klasyfikacji. No i zostało 4. Timmy Zajc. Zagadka, jak on skoczy? Będzie dobry skok? Będzie dobry skok, myślę, ale nie na lidera. Miejsce 7, więc tuż, tuż za Kamilem Stochem. Bardzo dobrze, Kamil się trzyma, Maciek się trzyma. Carl Geiger i Wellinger na dwóch pierwszych miejscach. No i teraz pierwszy z Norwegów, Daniel André Tande. Czy Tande zdetronizuje tych Niemców? Powinien zdetronizować Tande. Tak jest, 143 metry. I obejmuje Norweg prowadzenie. Na drugim miejscu Geiger. No ale Niemcy mają jeszcze jednego wysłannika, Piusa Paschę. Też Pius Paschę, nie, on tutaj nie wygra, spadnie, 10. miejsce dopiero Piusa Paschę, więc daleko, daleko, więc został jeszcze Granerud. Wygra te zawody Norweg, to jest pewne, ale który, to się zaraz okaże, chyba jednak Tande po raz drugi, tak jest, tak mi się wydaje, choć Granerud, jednak nie, 0,3 punktu przegrywa Granerud Tande ten konkurs, więc Tande, Granerud, Geiger, pierwsza trójka, dalej 4. Wellinger, znowu przeskoczył mocno Wellinger w drugiej serii. 5. Casey Larson, 6. Maciej Kot, 7. Robin Pedersen, razem z Kamilem Stochem, 9. Timmy Zajc, 10. zamyka kolejny biało-czerwony, Stefan Hula. Dalej Polacy, 16. Klemens Murańka razem z Jakubem Wolnym, 19. Aleksander Zniszczą. No i tak to wygląda wśród Polaków. Na ostatnim 30. miejscu, które dało punkt, jest Filip Aschenwald, 29. Martin Hamann, 28. Michal Hajbek. Popatrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Nadal Thielen Bartol jest liderem, 464 punkty. Na drugim miejscu w pogoni za nim Kamil Stoch, 448. Pius Paschę trzeci, 438. Wiktor Polaszek czwarty, 425. Jakub Wolny piąty, 408. Mackenzie Bojtal szósty, 383. Andreas Wellinger i Martin Hamann po 375 punktów. No 9. Klemens Murańka, 349. No i 10. zamyka Carl Geiger, 346. No mamy 4 Niemców w 10. Robi się bardzo ciekawie. Niemcy zaczynają tutaj grać wysokie progi w walce o kryształową kulę. No i nie będzie to ani Paschę, ani Hamann, ani Geiger, tylko sam Wellinger wkracza tutaj do akcji.
Więc no, trzeba się bronić. No ale pogoń Norwegów tutaj także jest. 11 Robert Johansson, 13 Kranerud, 16 Tande, więc tutaj Tande przede wszystkim będzie chciał się tutaj wbić mocno w tą dziesiątkę. No, popatrzmy, jak to tutaj wygląda na dole. Na dole coś się pozmieniało, tak jest. Dominik Peter nadal ostatni, Koziszek przedostatni teraz. Bor Pawlowczyk bił 100 punktów, więc tutaj gratulacje dla niego. No, ale tak na dole nie widzę, żeby tu się jakoś strasznie dużo zmieniło. No cóż, ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Łapka w górę, jeżeli tak, łapka w dół, jeżeli nie. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Discorda, którego znajdziecie w opisie. A ja się z Wami żegnam i widzimy się za tydzień w kolejnych konkursach. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!